Cześć. Dzisiaj mamy na planie dwa samochody, które niby oferują to samo, ale w dwóch zupełnie różnych smakach. Przed Wami Porsche Cayenne Coupé w wersji S i Mercedes AMG GLE Coupé w wersji 53. Tak się składa, że oba te samochody przeszły niedawno facelifting, więc zobaczymy, co się w nich zmieniło i spróbujemy odpowiedzieć na nie tak proste pytanie. Który z nich jest lepszy? Zapraszam. Chyba nie mogliśmy wybrać samochodów, które bardziej różniłyby się od siebie podejściem do stylistyki, bo tak, oba są SUV-ami coupé, ale ten jest taki bardziej w stylu Porsche, bardziej smukły i w tej konfiguracji wygląda jakoś tak mało imponująco, no bo jak spojrzycie na przykład na te koła, które mają 20 cali, ale mają tak duży balon, to wygląda to prawie jak jakiś kołpak. Porsche Polyliftingu otrzymało nowy przedni pas w połączeniu ze standardowymi reflektorami Matrix LED i opcjonalnymi HD LED. Ma mocniej zaakcentowane błotniki, zderzak i maskę. Przeprojektowano też tylne lampy i zderzak, który wygląda teraz dość masywnie, ale wcześniej było podobnie. No i jak spojrzymy na Mercedesa, to on przy Porsche jest po prostu bardzo, ale to bardzo masywny, ale jeszcze w takich granicach, które sprawiają, że on się po prostu wszystkim podoba. I tak jak to zwykle bywa w przypadku samochodów, które wszystkim się podobają, lifting z zewnątrz zmienił tylko minimum, żeby czasem czegoś nie zepsuć, a więc w obu modelach mamy podobny klimat. Przejdźmy do środka. Pokazałem jednej z moich znajomych, która twierdzi, że Porsche Cayenne to jest taki samochód marzeń, to Porsche Cayenne. I jak je już tak zobaczyła, to tak stwierdziła, że jakoś tutaj nie czuć pieniądzem. I faktycznie można by było tak powiedzieć, bo oczywiście poza złotym znaczkiem Porsche i ogólną elegancją, to nie ma tu żadnego, ani co żadnego krzykliwego elementu. I to oczywiście ma swoje plusy. Dla mnie to wnętrze jest naprawdę bardzo piękne, jeśli chodzi o detale, ale nie podobają mi się zmiany, które weszły po liftingu. Czysto wizualnie, jak na przykład to, że zamiast klasycznej dźwigni zmiany biegów teraz powędrowała ona tutaj. Nie mamy też tej już klasycznej, tego klasycznego przełącznika do włączania samochodu a la stacyjki, tylko mamy po prostu przycisk. Moim zdaniem ten samochód przez to trochę dużo stracił takiego charakteru Porsche, ale no trzeba iść naprzód. Za to mamy właśnie bardzo fajne aluminiowe przełączniki, to wszystko oczywiście działa super. No i jest nowy, cyfrowy, w pełni cyfrowy, zakrzywiony ekran za kierownicą. Taki jak w Porsche Taycanie. Działa on super szybko. Jeśli chcielibyście, żeby to wnętrze trochę bardziej krzyczało, że jest luksusowe, to można sobie zamówić teraz wyświetlacz dla pasażera w tym miejscu, więc jest takie to udogodnienie. Oraz można zamówić skórę w nowych kolorach. I mam wrażenie, że to jest trochę taki nowy trend, gdzie wraca się trochę do tych skór w różnych, najróżniejszych kolorach. I do Cayenne można zamówić taki, jak tutaj widzicie, Night Green. Bardzo fajnie to wygląda. Albo nawet taki rubinowo-fioletowy, który się nazywa Bramble. Powiedzieć, że wnętrze Porsche Cayenne jest powściągliwe, to jak powiedzieć nic. No ono jest naprawdę tak stonowane, jak tylko może być. Minimalistyczne. Jednym się to będzie podobać, innym nie. Ale mam wrażenie, że bardzo dużo jest w tym elegancji. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w Mercedesie, bo tam jest zupełnie inaczej. Jeśli gdzieś ma być czuć pieniądzem, to właśnie tutaj, bo tu się znacznie więcej dzieje. Tutaj jest cały panel przełączników, tu kolejny, tu jest jasna skóra, karbon, ciemna skóra. Są oczywiście ekrany i oczywiście bardzo lubiane przez wszystkich właścicieli Mercedesów te kolorowe światełka. W Porsche jest też oświetlenie ambientowe, ale ono w ogóle nie wygląda tak jak w Mercedesie, więc to się wpisuje w obecne trendy, ale nie powiedziałbym, że jest jakieś super powściągliwe. Raczej trochę bardziej krzyczy, że tutaj wydaliśmy więcej pieniędzy na ten samochód. Ale jeśli chodzi znowu o to, co tu się zmieniło, to tak jak na zewnątrz, tak wewnątrz minimum. I nowa jest po prostu kierownica, która bardziej przypomina te z nowej klasy S, z tymi poprzecznymi elementami z panelami dotykowymi. I nowe jest wykończenie nawiewów. Teraz są poprzeczki są chromowane, a wcześniej były czarne. O, i tyle. Z czysto praktycznych względów Porsche ma wygodniejsze fotele dla kierowcy, ale z kolei tam jest trochę mniej miejsca z tyłu. Jakość oczywiście w Mercedesie i w Porsche stoi na bardzo wysokim poziomie, więc nie ma nawet co o tym mówić. Bagażnik Porsche pomieści 625 litrów, a Mercedesa 655 litrów i to jest całkiem dużo, ale to są SUV-y coupé, więc jeśli chcielibyście pakować po dach, to tutaj raczej nie ma takiej opcji.
No i spójrzcie jeszcze raz na oba te samochody. Ten wręcz ocieka sportowymi detalami, krzyczy, że będzie szybki. Ten mówi, ja to tak w sport, to lubię w telewizji, to nie dla mnie. A w rzeczywistości jest w sumie na odwrót. Mercedes AMG GLE Coupe 53 napędza 3-litrowe V6, które ma 435 koni mechanicznych i które dzięki większej turbosprężarce osiąga teraz 560 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do setki przyspiesza w równe 5 sekund, więc jest to jakby nie było szybki samochód, ale prowadzenie AMG GLE Coupe, jak nasuwa, jest naprawdę dobre, bo oczywiście czuć jego masę, to jest ciężki, duży samochód, ale zawieszenie wyrabia po prostu i fajne jest to, że można bardzo w dużym zakresie je regulować, bo w trybie komfortowym faktycznie nawet nie trzeba się przejmować, czy nie wiem, przejechaliście właśnie przez próg, czy nie, bo to naprawdę jemu nie robi różnicy, a w trybie Sport Plus szczególnie to już się robi całkiem twarde i te same progi zwalniające już zaczynają mieć znaczenie. Brzmienie tego samochodu jest dla mnie takie na siłę. Oczywiście z GPF-ami jest jak jest, ale na co dzień, jeżdżąc w takim trybie komfortowym, ale na przykład z włączonym wydechem, to on dla mnie brzmi, i to nie będzie nic pozytywnego, on brzmi jak Kia Proceed z silnikiem 1.6. No to jest taki wydech, który naprawdę robi co może, ale nie brzmi jakoś rewelacyjnie, a szkoda, no bo jest co brzmieć, no przecież tu jest 400 ponad koni, 3-litrowe V6, no takie silniki też potrafią fajnie brzmieć, ale tutaj jest to takie, no trochę jednak na siłę. Tylko w jeździe GLE przeszkadza jedna rzecz. Ciężko jest być jakimś super dokładnym jeżdżąc tym samochodem, jeśli nie wiem, macie faktycznie aspiracje do sportowej jazdy, bo to jest tak wielki samochód i tak się tutaj siedzi, że naprawdę ciężko jest wyczuć jego gabaryty. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam parkuję i myślę sobie, dobra, już dojechałem do tego samochodu z przodu, a tak naprawdę wcale mi się jeszcze nie włączyły czujniki parkowania. Mam jeszcze dobre 1,5 metra, no niech będzie trochę ponad metr do tego samochodu z przodu i nic. I po prostu i mając taką pozycję za kierownicą, taką maskę i w ogóle taki kształt samochodu, naprawdę ciężko jest powiedzieć, gdzie on się kończy z prawej strony, gdzie jest jego przód i nie przyzwyczaiłem się do tego zbyt szybko. Tutaj mamy trochę asfalt o gorszej jakości i teraz włączam Sport Plus. No dobra, tu się akurat trafił lepszy już, ale teraz znowu mamy, o. I tu już faktycznie czuć, że jedziemy po nierównościach, ale nadal jest to komfortowy samochód. No ale jest to jakby nie było AMG, oczywiście AMG, najfajniejsze AMG to są te z V8-kami, ale taka V6 też jest niczego sobie, jeśli chodzi o prowadzenie. Jestem pewien, że mówiłbym o tym samochodzie zupełnie inaczej, gdyby nie to, że jeżdżę też dzisiaj Porsche. Cayenne S ma 474 konie mechaniczne i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co pozwala mu przyspieszać do setki w 4,7 sekundy. Już więc na starcie wygrywa z AMG mocą, ale po liftingu zmieniło się coś ciekawego pod maską. Otóż po liftingu silnik Cayenne S to już nie jest V6, tylko 4-litrowe V8 i dzięki temu on świetnie brzmi, znacznie lepiej niż AMG w wersji 53, bo nie powiem, że od wersji 63 V8 w AMG oczywiście też brzmią świetnie, ale tutaj czuć tę moc i słychać tę moc. Nie ma żadnych nie wiadomo jakich efektów, jeśli wejdziecie w tryb sport. Coś tam sobie tak harczy bardziej niż strzela, ale tym bardziej on po prostu nie udaje czegoś, czym nie jest, a że jest samochodem zorientowanym naprawdę na sportowe prowadzenie i sportowe osiągi, no to co możemy dodać? Mając nawet większy silnik niż AMG w wersji 53, jest od niego aż o 60 kg lżejszy, więc też jest to masa, którą może być czuć podczas prowadzenia. No i oczywiście Porsche to jest Porsche. Mamy tutaj te wszystkie układy Porsche Torque Vectoring, mamy zawieszenie, PDCC, mamy dwukomorowe zawieszenie, które w osobny sposób, czy może dobierać osobne parametry dobijania, czy tam sprężania amortyzatorów i odbijania. Więc dzięki temu ten samochód potrafi też
być jednocześnie bardzo sportowym i w trybie Sport Plus znacznie się utwardza i oczywiście też obniża, ale w trybie komfortowym jest też bardzo komfortowym samochodem. Nie wiem, czy bym nie zaryzykował stwierdzenia, że Mercedes może w komforcie jest nawet jeszcze bardziej komfortowy, ale tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jest super wygodnie, jakby luksusowo. Więc inżynierowie z Porsche, jak to inżynierowie z Porsche, ciężko pracują nad tym, żeby z takiego SUV-a, czy z każdego ich samochodu, ale w tym wypadku mają najtrudniejsze zadanie, z SUV-a zrobić coś, co się prowadzi sportowo. I to się po prostu udaje, bo Cayenne S jeździ z taką lekkością i nie mamy też tego problemu, że nie czujemy gabarytu samochodu. Tutaj możesz wsiąść i jeździć tak, jakbyś zawsze jeździł tym samochodem. Oczywiście nie jesteś poziom 911, ale staje się taką twoją drugą skórą i czegoś takiego w SUV-ach raczej nie znajdziemy. Więc to jest naprawdę największa zaleta Porsche i ja jeszcze raz podkreślę, AMG GLE Coupé 53 jest naprawdę dobrym samochodem, naprawdę świetnie jeździ, też jak na SUV-a, ale nie jest po prostu w tym tak wyspecjalizowany jak Porsche. Bo nawet do tego GLE nie możemy zamówić tylu opcji poprawiających prowadzenie, co do Cayenne, bo tutaj to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem, to wszystko jest na liście opcji. Jeśli zależy Wam na tym, żeby ten samochód się świetnie prowadził, to można dobierać sobie i płacić grube dziesiątki tysięcy złotych, ale po prostu macie taką możliwość, więc z tych dwóch samochodów bardziej sportowe, czyli trochę bardziej jakby tym coupé jest jednak Porsche, ale czy ktokolwiek jest tym zszokowany, czy ktokolwiek się temu dziwi? Ja nie. Czas na podsumowanie. Który samochód jest lepszy? Jak zawsze to zależy. Jeśli zależy Wam na większym, bardziej praktycznym samochodzie, który też jest bardziej majestatyczny, no to oczywiście lądujecie z GLE i zostaje Wam, nawet kupując wersję 53, zostaje Wam w kieszeni 60 tysięcy, niż jeśli kupilibyście Cayenne S. Ale jeśli szukacie SUV-a coupé, dlatego że to ma jeździć też jak samochód sportowy, no to nie ma wyjścia. No, oczywiście AMG jeździ świetnie, ale przy Porsche po prostu nie jeździ tak jak Porsche. W Porsche cała ta inżynieria Porsche idzie po prostu na to, żeby ten samochód jeździł tak, jakby nie był SUV-em. I tyle. To jest lepszy samochód sportowy, to jest być może trochę lepszy SUV. Oba są świetnymi samochodami, oba mają w miarę podobne ceny. O ile 60 tysięcy nie robi Wam różnicy, ale to jest jakieś 10%, więc no powiedzmy groszowe sprawy. Więc mimo wszystko dla mnie, jako całokształt też z tym wnętrzem, który jest bardziej takie stonowane, bardziej do mnie przemawia właśnie Porsche. Kupiłbym tylko większe koło i byłbym bardzo zadowolony z tego też, ale z tego trochę bardziej. Dajcie znać, co Wy sądzicie i co Wy byście wybrali, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę nie ma łatwych odpowiedzi, więc zobaczmy w komentarzach, który samochód wygrywa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.